Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sponsorem programu jest Skup Pojazdów. Lubin, ulica Kolejowa 9. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Sejku, witam i zapraszam na sport. Kolejny mecz przed własną publicznością rozegrają siatkarze Cuprum Mundo Lubin. W sobotę podopieczni Pawła Szabelskiego podejmować będą Benimex Będzin. Lubinianie udanie rozpoczęli rozgrywki w nowym roku. Cuprum wygrało 2 mecze i chce podtrzymać zwycięską pasę w meczu z Będzinem. Ja cały czas jestem optymistą i wierzę, że ta drużyna jest zdolna wygrywać każdy mecz. Do tego dążymy, a mówię, no, wszystko jest w naszych rękach. Czy podniesiemy ciężar tego faworyta, to się okaże w sobotę. W obecnym sezonie obydwie drużyny zmierzyły się ze sobą dwukrotnie. Raz zwyciężali Lubinianie, raz zwycięsko z pojedynku wyszli siatkarze z Będzina. Będzin to jest taki zespół, że ciężko ocenić, kto będzie faworytem. No jeden mecz z nimi przegraliśmy 3-1, drugi mecz wygraliśmy w ramach Pucharu Polski 3-2, także myślę, że szanse są 50-50. Spotkanie Cuprum z Benimexem odbędzie się w sobotę o godzinie 15:30 w hali SP14 w Lubinie. Przed szermierzami MDK Olimp Lubin pierwsza poważniejsza impreza w 2013 roku. W Gliwicach lubinianie będą walczyć o tytuły Mistrzów Polski Juniorów. Zawody odbędą się w najbliższy weekend. Lubinianie po ostatnich bardzo dobrych występach w Gliwicach będą w gronie faworytów. Trener Olimpu szczególnie liczy na dwóch zawodników. W tych mistrzostwach wystartuje właśnie tu obecny na sali Damian Kusek plus nabytek klubu golec Maciej, który zmienił barwy klubowe, przeszedł z Kolejarza Wrocław do Olimpu Lubin. Ponieważ to są mistrzostwa juniorów, a wystartują juniory młodsi, no juniorzy młodsi, to wiadomo, że raczej to jest powiedzmy zbieranie więcej doświadczenia niż oczekiwanie na konkretny sukces. Konkretny sukces przyjdzie troszeczkę, trzeba poczekać, jeżeli chodzi o tą kategorię wiekową. Podczas ostatniego turnieju wewnętrznego z bardzo dobrej strony zaprezentował się Damian Kusek i tym razem zawodnik Olimpu liczy na udany występ. Mistrzostwa Polski będą z rocznikiem starszym, jednak ja powiem szczerze, po cichu liczę na jakieś tam punkty, żeby urwać w tej czołówce starszej oczywiście, bo tam będą 3 lata starsi, więc będzie to troszeczkę ciężko, ale damy radę. Kolejnymi zawodami, które czekają szermierzy Olimpu, będą Mistrzostwa Europy. Kacper Ambroży został mistrzem Dolnego Śląska w biegu na 60 metrów przez płotki. Legniczanin uzyskał czas 8,13 sekundy. To najlepszy rezultat w kategorii juniorów młodszych w tym sezonie halowym. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.